Opel Vectra. W dieslu. 2002. Możliwości ma sporo, ale przeglądu nie chciał przejść. Ruda, wycieki. Wszystko jest praktycznie do zrobienia. Czekałem, aż stanie przejdzie przeglądu i w końcu nadszedł czas. Są fajne emocje, fajna ekipa. Jest się z kim pościgać, fajnie zorganizowany wyścig. Mój tutaj jest piąty wyścig na Silesii. No jak na razie pozytywnie, drugie miejsce nawet zajęte. Nie taki wrak, tak, już piąty raz sobie radzi. I myślę, że jeszcze nie jednego wraka przejeździ. Wszystko w nim jest na tak. Nie, no bak jest przeniesiony do bagażnika, trochę wzmocnione zawieszenie i osłona silnika i wystarczy. Chłodnica na górze. A strom? Który rok? Który to jest rocznik? 9-9 jakoś tak. Wszystko pospawane, tak żeby było i żeby jakoś dojechało po prostu, nie? Adrenalina, wyżyć się tutaj, a nie na drodze na przykład. Tu super jest atmosfera. Wszyscy sobie pomagają, czasami tu ma sąsiad problem, pożyczy coś od niego, ty może coś od niego pożyczyć, jakieś narzędzia. I tak działamy. W kategorii Honda wszyscy, którzy startują, to jak gdyby jest taka inna kategoria, nie tyle kierowców, bo tak przede wszystkim jeżdżą sami, nie jeżdżą bez pilota, bo masa wrogiem przyspieszenia. Taki pilot odejmuje 8-10 koni. No i to są ludzie, którzy przeważnie startują już dłużej. Hondy to są takie samochody, które no, bardzo dobrze znoszą jeżdżenie bez płynów, bez oleju. Że tak powiem, żywotność takiego samochodu jest dużo dłuższa, więc to są ludzie, którzy regularnie startują od lat. Nie? Adrenalina i te emocje, bo jedzie się tak naprawdę drzwi w drzwi. Nie? To nie jest tak, że ścigamy się z czasem, tylko ścigamy się w drzwi i no kto pierwszy. Nie? No i ta formuła kontaktowa jednak. Nie? Tutaj otarcie się o kogoś, czy o, że tak powiem, wypchnięcie go z toru, czy obrócenie, no jakby nie dyskwalifikuje kogoś jako zawodnika. Nie? Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku i bez atakowania drzwi.